Witajcie. Dzisiaj coś powiem o hydropopychaczach szklankowych. Takie cudo. Tych hydropopychaczy jest parę rodzajów. Szklankowe, tak jak tutaj, czyli hydropopychacz zabudowany w szklance jako całość. Może być sam hydropopychacz jako taki osobny element, który na przykład działa na laski popychaczy, tak jak w Polonezie, tych nowszych. Zastosowane. Do czego to służy? A mianowicie ma to za zadanie zminimalizować liczbę czynności kontrolnych przy samochodzie, czyli załóżmy regulację zaworów, bo generalnie służy do kompensacji luzu zaworowego w układzie zaworowym. I druga rzecz miała za zadanie również to. Ten układ miał za zadanie również wyciszyć pracę układu rozrządu, czyli ogólnie silnika. Żeby tak nie klepotało charakterystycznie, jak silnik, który jest załóżmy regulowany za pomocą dźwigni zaworowych, bardzo charakterystycznie klepocze. Jak to jest zbudowane? Tak jak wam pokazywałem wcześniej, jest ta szklanka. W szklance jest zabudowany hydropopychacz. W ten oto deseń. I teraz sama szklanka składa się z ten hydropopychacz jest. Gdzie jest sprężyna? Jest. Ten hydropopychacz jest tutaj zabezpieczony w tej szklance na stałe zegarem. W tym oto miejscu, żeby nie wypadł. I teraz szklanka składa się z komory zasobnika olejowego, komory niskiego ciśnienia, jak to można powiedzieć. Inni to nazywają zasobnikiem olejowym, inni komorą niskiego ciśnienia. Ogólnie z takiej komory. I w tej szklance jest otwór, który pozwala na odprowadzenie i doprowadzenie oleju do tego zasobnika, do tej komory. Sam hydropopychacz składa się z tłoka, cylindra, czyli korpusu i sprężyny powrotnej, która mi tam. Czekajcie, i sprężyny powrotnej. O jest. Wypadła mi. Czyli tutaj mamy. A w ten deseń. Czyli korpus, tłok, korpus cylinder i sprężyna powrotna. I teraz tak, w tłoku zabudowany jest zawór zwrotny, kulowy. Tutaj jest taka kulka. A ta komora, która jest wytworzona pomiędzy tłokiem a cylindrem, nazywa się komorą wysokiego ciśnienia. Tutaj, w środku. I teraz tak, jak to działa? Bardzo prosto. W zasadzie to chodzi tylko o przepompowywanie różnicy ciśnień. I tak to ma działać, na zasadzie różnicy ciśnień. W momencie kiedy, poczekajcie, o, w ten sposób to wam pokażę. Aha, jeszcze bardzo ważna rzecz. Zauważcie jedną rzecz, że tutaj w tej komorze niskiego ciśnienia jest taki, nie bez przyczyny, nawiercone wgłębienie. W czym rzecz? Popatrzcie. Pomiędzy tym wgłębieniem a tą częścią tutaj, o tutaj będzie ładnie widać. W tym miejscu, pomiędzy. O, pomiędzy tym a tym powstaje wolna przestrzeń pod spodem. Tutaj nie będzie tego widać. Czekajcie, może, bo miałem jeszcze jeden taki rozcięty.
Też nie będzie widać. Chodzi o to, że pomiędzy tym elementem, czyli tym otworem tutaj, a tym, powstaje wolna przestrzeń, w którym może się poruszać olej. Pomiędzy tym, a tym się porusza olej. I teraz tak. W momencie, kiedy krzywka jest w fazie wolnej, czyli jest nie tą fazą pracującą, czyli tym ostrzem w tym miejscu, szklanka, w tym momencie sprężynka, która jest tutaj w środku, ma za zadanie rozepchać układ i skasować luz pomiędzy tą częścią krzywki i luźną, tak to się nazywa, a nie roboczą. W momencie, kiedy krzywka zaczyna się przesuwać i naciska na szklankę popychacza, w tym samym czasie sprężyna zaworowa wywiera duży nacisk na na ten tłoczek i w tym miejscu wytwarza się wysokie ciśnienie. W tym miejscu, pomiędzy w tym cylindrze wysokiego ciśnienia i z automatu zamykany jest zawór zwrotny po to, żeby olej wypłynął tędy. Tutaj, pomiędzy tłokiem a tym. Czyli spowalnia to niejako wypływ tego oleju i z automatu pozwoli na kasowanie tego luzu. W momencie, kiedy już jest naciśnięte, jest wszystko pozamykane, krzywka z powrotem ucieka w dół i zaczyna się to wszystko otwierać. Tu powstaje podciśnienie, a tutaj jest ciśnienie, bo olej pompowany jest do silnika i ta sprężyna, i ten olej znowu się dostaje do tej komory tutaj. Jeżeli powstaje podciśnienie, to kulka zostaje zassana i ciśnienie dodatkowo jeszcze wpycha tą kulkę. I olej znowu wypełnia tą przestrzeń. I tak cały czas. W ten sposób to pracuje. Cyk, 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 cyk. Oczywiście to są tysięczne milimetra, które pozwalają na kasowanie tego luzu, bo ten luz się pojawia z dwóch przyczyn. On jest zmniejszany też, bo oczywiście jak się nagrzewają elementy, to się troszeczkę zmniejszają, rozszerzają. No i mechaniczne też, nie? Tak to wygląda pokrótce. Nie wiem, czy zajarzyliście, o co chodzi, ale tak to jest. Czyli ten tłok z tym cylindrem jest tak pasowany, że tu tędy podczas naciskania i wytwarzania wysokiego ciśnienia musi wypłynąć olej. Jeżeli wypłynie olej, dostaje się do komory niskiego ciśnienia. Jeżeli do komory niskiego ciśnienia się dostaje, no to dalej wypływa sobie tędy delikatnie. Tym otworem delikatnie sobie wypływa, tutaj. W momencie, kiedy krzywka nam się opuszcza, czyli cały układ zaczyna w ten sposób, czyli tu powstaje podciśnienie, ciśnienie w oleju zaczyna pompować tędy do komory niskiego ciśnienia, z komory niskiego ciśnienia przedostaje się na denko tłoka i zawór zwrotny wpompowuje do komory wysokiego ciśnienia. I znowu, w momencie, kiedy to wszystko ucieka, ta sprężynka powrotna kasuje luz na części nieroboczej krzywki, i z automatu jeszcze wypełniający olej pomaga to również skasować. No i z powrotem tak samo, czyli naciska, zamyka zawór zwrotny, część oleju dostaje się tędy, bo musi, nie ma wyjścia, tak to jest spasowane do komory niskiego ciśnienia. Z komory niskiego ciśnienia wydostaje się tędy, tym otworem w szklance. I w ten sposób kasuje luz. Teraz ważna rzecz. Przy tych hydropopychaczach, niestety, ale musicie zachować w miarę dedykowany olej. Czyli nie może być za gęsty, bo jeżeli będzie za gęsty, to może być do takiej sytuacji dojść, że ściśliwość tego oleju będzie tak mała, że po prostu ten hydropopychacz nie będzie mógł pracować. I nie będzie kasował na tego luzu i zawory mogą być cały czas lekko podparte. To jest pierwsze primo. Drugie primo. Za rzadki olej spowoduje, że będą stukać szklanki. Bo ten luz będzie wtedy za duży. To jest drugie primo. Trzecie primo. W miarę regularne wymiany oleju, żeby tutaj się nie osadzało syf.
żeby nie blokowało tutaj przepływów. Tak jak widzicie, te pasowanie tutaj pomiędzy tym tłokiem a tym cylindrem jest bardzo dokładne. I teraz jeżeli tu będzie brudny olej, nie będzie tego przepływu, nie będzie tego, tu pomiędzy pasowanie pomiędzy tym cylindrem a tym tłoczkiem jest bardzo dokładne. Jeżeli będzie syf i tak dalej, nie będzie tutaj przepływu pomiędzy tym tłokiem a tą częścią cylindryczną tego popychacza. Tak to wygląda. Trzecia rzecz. Jeżeli zostawicie po remoncie silnika, na przykład głowicy, taki hydropopychacz wyciągnięty z tego, albo samochód będzie długo stał i zapalany, może powstać taki myk, że on napełni się olejem i nie będzie można go opróżnić. I wtedy popychacz będzie cały czas podpierał zawór. I w momencie tym, kiedy będzie podpierał zawór, nie będziecie mieć ciśnienia na ten. Bardzo szczególnie podatne na to są Fordy. I w tym momencie Fordy, i jeżeli przed założeniem głowicy i wałków nie wyciśniecie oleju z tych hydropopychaczy, może was spotkać taka historia. Generalnie nic się nie stanie, on nie zapali po prostu, bo nie będzie miał komprechy. Czasami bywa tak, że postoi jeden dzień na wciśniętych tych wałkach i tak dalej i ruszy na 2-3 cylindry. W momencie, kiedy on ruszy i zacznie to wszystko pracować z dużymi prędkościami, on sobie poradzi później, wypompuje i wpompuje ten olej świeży tutaj i hydropopychacz zacznie pracować i kasować i ten luz tak, jak powinien być, nie? Czyli pozwolić na wytworzenie luzu i skasowanie go. Konstrukcja może być różna. Może być to taki hydropopychacz szklankowy, tak jak to na przykład, czyli szklanka z komorą niskiego ciśnienia i zabudowany w niej hydropopychacz, sam właściwy. Może to być sam hydropopychacz taki, na przykład w polonezach tych Karo już nowszych 1.6 MPI zastosowali te na laskach popychacze. Może być i generalnie tu się już kończy, bo to tylko te dwie chyba w sumie możliwości są tych hydropopychaczy. Ogólnie rzecz biorąc, dobry wynalazek, fajnie, pomaga. Ogólnie rzecz biorąc, fajny wynalazek, fajnie pomaga to zniwelować ilości potrzebnych czynności obsługowych przy samochodzie, ale na przykład w motorsporcie niestosowany lub rzadko stosowany, dlatego że wydajność tego takiego układu jest ograniczona. I na przykład przy obrotach rzędu załóżmy 6,5 w górę, no już nie do końca sobie dają rady te hydropopychacze. Czyli nie nadążają kasować tego luzu i wtedy stosujemy rozwiązania mechaniczne. Taki generalnie porządny, wysilony silnik. Zauważyłem, w większości konstrukcji wszyscy przechodzą na rozwiązania mechaniczne. No i tyle chciałem powiedzieć o tym hydropopychaczu. Myślę, że było jasno i czytelnie. Pozdrawiam.